Księcie, czy zjawisko, mogę powiedzieć, które się nazywa Zenno. Korzenie tego przedsięwzięcia to południowy Pacyfik, Polinezja Francuska, więc rejon przepiękny, bajkowy i dla wzrostu roślin, i dla wypoczynku znakomitego, prawda, bo to przepiękny, przepiękny obszar. I właściwie wszystko się rozpoczyna 25 lat temu na wyspie Nuuhiwa na Markizach, w północnym rejonie Polinezji Francuskiej. I głównym inspiratorem, głównym winowajcą w cudzysłowie tego wszystkiego jest człowiek, który się nazywa John Wadsworth. John Wadsworth, określany dzisiaj mianem ojciec superżywności. John Wadsworth wyniósł na światowe rynki owoc noni, właściwie sok z noni. Stworzył branżę super soków, super owoców. I no, jest ekspertem, jest naukowcem zajmującym się badaniem żywności od wielu lat. Rozpoczęło się wszystko od tego, że jego laboratorium w Provo, w stanie Utah, niedużego laboratorium, przyszedł człowiek z informacją o noni, a ponieważ nie było wujka Google'a, prawda, w tym czasie trudno było znaleźć jakieś info, John zaczął wertować biblioteki i różne inne. Okazało się, że jest to, że noni to drzewo, które owocuje 365 dni w roku. Na tej samej gałęzi można zobaczyć owoce w różnym stadium rozwoju, że no, wygląda ta historia bardzo, bardzo ciekawie. I podjął decyzję, żeby polecieć na Polinezję. Poleciał na Polinezję, przemieszczał się z wyspy na wyspę, rozmawiając z tubylcami, i właściwie w trakcie tej swojej podróży na ten południowy Pacyfik podjął decyzję, że uruchomi przedsięwzięcie, które będzie częścią przemysłu zdrowego stylu życia. Który to przemysł zdrowego stylu życia tak plasuje się, tak ogólnie mówiąc, między przemysłem spożywczym a przemysłem farmaceutycznym, tymi klasycznymi. Stworzył przemysł bioaktywny, oparty na superżywności, superfood, którym jest noni. Uruchomił firmę w 1996 roku, firmę, która stała się absolutnie przebojem, rozwijała się w ogromnym tempie, wprowadziła markę, znakomitą markę napojów bioaktywnych na bazie noni. Pierwszych kilka lat najszybszy wzrost, nie jest najszybciej rozwijający się firm w świecie. I wszystko się rozwijało w naprawdę wielkim, wielkim tempie, że on doprowadził firmę do kilkuset milionów dolarów obrotu, 600, 700, nawet był tam jakiś miesiąc, 800 milionów dolarów, nie miesiąc, tylko rok, 800 milionów dolarów obrotu. Ja 15 lat temu, w 2003 roku, dołączyłem do Johna Wadsworth'a. Miałem ten wielki przywilej, przyjemność, radość, że mogłem widzieć się z nim często na różnego rodzaju wyjazdach, konferencjach, spotkaniach, sympozjach, wypoczynkach. Miałem okazję poznać tego człowieka i jakby zobaczyć, jak wielkiej klasy jest to lider, jak niezwykły jest to naukowiec, jednocześnie jak bardzo dużo w nim tego człowieka w człowieku, jak to się mówi, czyli niezwykły gość. Ale tu akurat właśnie na tym obrazku widać to noni na tej samej gałęzi, w różnym stadium rozwoju, owocki, od maluszkiego brzuszka do takiego gotowego do zerwania noni. I moi drodzy, wszystko się rozwijało, firma się rozwijała, minęło 17-18 lat rozwoju firmy, łącznie z przygotowaniami, to już 20 kilka lat. John Wadsworth podjął decyzję, że odchodzi od firmy, którą stworzył. To miało miejsce tak ponad dwa lata temu, 2,5 roku temu, że odchodzi od firmy, którą stworzył, dlatego że ma kolejne wyzwania, chce na tym dorobku, który firmę zostawia, i rzeczywiście zostawił poprzednią firmę. Z pięciu założycieli, John Wadsworth i jeszcze jeden, Kim Acey, odeszli, uruchomili firmę Zenoa. Do tego polinezyjskiego pierwiastka postanowili dołączyć ten pierwiastek azjatycki, związany z Chinami, z Indiami, z Japonią. Powstała Zenoa. Firma, która, właściwie sama nazwa Zenoa, to słowo złożone jest z dwóch wyrazów, Zen i Noa. Azjatycki zen, oznaczający równowagę, spokój, no, tak najprościej mówiąc, tłumacząc, bo nie chodzi o to, żeby to wchodzić gdzieś tam głęboko, i polinezyjski Noa, który oznacza rodzinę, radość, szczęście, zadowolenie. Powstała Zenoa. Zenoa to jest logo Zenoa, natomiast firma powstała po to, żeby pomóc osobom, które się zaangażują w to przedsięwzięcie, znaleźć swoją Zenoę w tych różnych obszarach życia, znaleźć swoją Zenoę gdzieś tam w tym wszystkim, co jest dla nas cenne, co jest dla nas wartościowe. Firma powstała w 2016 roku, dokładnie 1 lipca w Japonii. Tam się wszystko rozpoczęło. Potem ruszyły Stany Zjednoczone. Potem ruszyła Kanada, ruszyła Nowa Zelandia, Australia, kolejne kraje, Południowa Ameryka. No i od właściwie czerwca ubiegłego roku rozpoczął się taki pre-launch, przygotowanie rynku w Polsce. Rosja również z nami równolegle.
Równolegle. Przygotowanie rynku w Polsce. W tej chwili jesteśmy w fazie tej przedstartowej, w fazie przygotowania tego rynku do takiego już mocnego rozwoju, aczkolwiek oczywiście działamy. No ale jak w tej fazie pionierskiej trzeba pokonać różne trudności, nie jakieś może olbrzymie, no ale są trudności, prawda? Pewne typu, że produkt idzie troszeczkę dłużej, bo idzie ze Stanów Zjednoczonych, więc tam troszkę to trwa i tak dalej. Ale z drugiej strony, będąc na samym początku, przedsięwzięcia, które prowadzone przez człowieka, który zrobił w swojej karierze fenomen absolutnie, bo wyniósł na świat, stworzył branżę, stworzył rynek zupełnie nowy, stworzył markę fantastyczną, więc rozwój swojego przedsięwzięcia we współpracy z kimś takim daje wielkie, wielkie, wielkie szanse na to, że może to wszystko funkcjonować naprawdę znakomicie. I wierzę, że będzie. Czyli witamy Polskę w rodzinie Zenoa. Idziemy mocno z tym przedsięwzięciem do przodu. Oczywiście zachęcamy, zapraszamy nowe osoby do tego, żeby włączały się w współdziałanie z nami. Jakie są produkty w Zenoa? Właściwie Zenoa oferuje trzy podstawowe produkty. John Wadsworth oferuje trzy produkty. Pierwszym z nich jest absolutnie fenomen. Jest to Noni nowej generacji. W całej tej ścieżce odkryć Johna Wadsworta, jego badań, jego pracy, tak to wyglądało, mniej więcej można tu zobaczyć, prawda? To jest 25 lat doświadczeń, badań nad Noni i innymi superowocami. Nukuhiwa jest tym efektem tego. Pokazała się w kwietniu ubiegłego roku, 7 kwietnia był oficjalny ten launching, czy wprowadzenie na rynki Nukuhiwy. Ja od czerwca ubiegłego roku i wielu przyjaciół, z którymi współdziałamy, korzystamy od czerwca, od lipca, niektórzy od sierpnia, od września, ale korzystamy już sporo czasu. Czyli to już jest pół roku, no 6 miesięcy, 7 miesiąc w tej chwili właściwie minął i wpływ jest na zdrowie znakomity. Produkt jest naprawdę niezwykły. Jeżeli porównamy go z tym, co John Wadsworth wcześniej zaoferował, to tak, no żeby jakby nie krytykować tego, co w przeszłości, to w postaci tylko kształtu możemy zobaczyć te butelki, bo to nie o to wcale chodzi, żeby gdzieś tam na czymś jechać, ale żeby porównać tylko. John Wadsworth jako stworzył w 93 roku znakomity napój bioaktywny, do dzisiaj są sprzedawane oczywiście. W 2010 roku była taka kolejna fala bardzo unowocześnionego, może nie, bo tu nie chodzi o to, że coś tu zostało modyfikowane, kombinowane, tworzone, nie, tylko nowe technologie, nowa wiedza, która dotyczy roślin, dotyczy tego wszystkiego, co jest wartościowe dla nas, rozwój nauki, to wszystko razem powoduje, że można tworzyć rzeczy coraz lepsze, coraz korzystniejsze dla nas zdrowotnie, o to chodzi. I Nukuhiwa w porównaniu do tego poprzedniego produktu, 4,6 butelki tego poprzedniego na Nukuhiwę, przypada jedną, czy wręcz 13,3 tego pierwszego, tego standardu, prawda, który John Wadsworth stworzył wcześniej. Porównujemy tutaj ilość erydoidów, czyli głównej grupy związków działających na system odpornościowy, porównujemy tu ilość witamin, ilość minerałów, pierwiastków śladowych, fitoskładników, no wszystkiego razem. Po prostu Nukuhiwa jest czymś niezwykłym. Przede wszystkim podstawą tego napoju są dwa rodzaje noni, które John Wadsworth wykorzystał, dlatego że Noni Pire to klasyczne, które stanowi podstawę tych wszystkich poprzednich produktów, które John tworzył i zastosował tutaj nektar noni poddany fermentacji w środowisku wody kokosowej. Woda kokosowa ma skład podobny do składu osocza krwi, jest niezwykła, jest czymś niezwykłym i nektar noni, który jest poddany fermentacji właśnie w środowisku wody kokosowej, powoduje powstanie w tej mieszance niezwykłych związków. Wielu przeciekawych związków, które nie są obecne ani w pire noni, ani w nektarze noni nie poddany fermentacji. I to ma ogromny wpływ na tą siłę. Ale oprócz noni znajduje się kilka innych owoców tutaj, tych super owoców. Czyli noni jest bazą, podstawą. Ja tak szybciutko przez to tu przeskoczę, nie będę może się zatrzymywał zbyt dużo na każdym, no, bo i tak w mailingu prześlę tą prezentację, będziesz mógł spojrzeć, czy jest dużo poprzednich również w sieci umieszczonych. Więc mamy noni, mamy jagodaki tutaj w składzie, okay? Czyli bardzo ciekawa jagoda, ciekawy składnik. Mamy jagodę acai, kolejny składnik bardzo ważny, zresztą wiele firm powstało, które bazowały tylko na napoju z jagody, a tu jest ona. Jest tutaj woda kokosowa, oczywiście jak mówiłem, jest tutaj czarna porzeczka, jest w Nukuhiwie wino Corona Concord, jest czerwona malina, jest mangostan, Garcia Mangostana wchodzi tutaj w tej chwili tutaj w to miejsce, mango indyjskie oraz ananas. I to jest skład Nukuhiwy, to jest dokładnie skład Nukuhiwy. Jest to efekt badań, prac, dorobku, wiedzy Johna Wadsworta. To, co przez te 25 lat
poznał, nauczył się, analizując noni, studiując noni, robiąc całą masę badań i innych rzeczy, a równolegle badał kolejne superowoce, no i wykorzystywał również to, co nauka właśnie jakby pokazywała w stosunku do innych superowoców, które w różnych miejscach były odkrywane. Noni, zresztą taka mieszanka noni jest czymś najbardziej efektywnym, tylko że noni po polinezyjsku, tak dokładnie, najprościej. Noni ma oczywiście setki znaczeń na południowym Pacyfiku, gdybyśmy tłumaczyli ten wyraz, ale ten najczęściej używany, ten najważniejszy, ten taki podstawowy, to jest noni oznacza wmieszać w coś. Noni powinno być czymś zawsze. Noni znakomicie nadaje się do różnego rodzaju napojów, gdzie chodzi o działanie synergiczne, gdzie ma być ta synergia, gdzie ma być ten efekt działania dużo większy. I tutaj jest absolutnie fenomenem. Oczywiście noni stanowi tutaj znaczną część tej butelki. Samo noni, ten poddany fermentacji, nektar noni oraz noni pire, a ta reszta tych składników w postaci soków i błonnika, prawda, bo to w takich postaciach jest to dodane. Teraz bardzo ważna rzecz. Nukuhiwy pijemy właściwie takie, to jest 30 ml kieliszeczek, prawda? I tej nukuhiwki 30 ml ja sobie z wodą rozrabiam, sobie wypijam. Dwa takie kieliszeczki nukuhiwy dają ekwiwalent 5 porcji warzyw i owoców, czyli tego dziennego zapotrzebowania na warzywa i owoce. Dwa kieliszeczki nukuhiwy, które się z wodą rozrabia, jest pyszne. Taki przykład znakomity związany no, z dziećmi na przykład, prawda? Dzieciaczki z warzywami u dzieci jest problem. Już nawet nie mówię z surowymi, które najlepiej grzyby jadły, i to z dobrego źródła oczywiście, a ogrowanych to już w ogóle, prawda? Więc jest kłopot, natomiast w nukuhiwie, żeby tą właściwą ilość, ten ekwiwalent warzyw i owoców móc uzyskać, taki dzieciaczek z wielką radością taką nukuhiwkę sobie pije, bo ona jest przesmaczna, prawda? Przesmaczna, rozrobiona w butelewce. No i taki dzieciaczek i dorosły, prawda? Taki jak ja, czy tak jak ty, więc po prostu to działanie jest naprawdę znakomite. I to jest to, co jeszcze nukuhiwa? No to wszystkie właściwości, które ma noni, plus te wszystkie super soki, więc system odpornościowy, tu jest ten wpływ główny. Wpływ na wzrost wytrzymałości, to jest kolejna rzecz bardzo ważna. Zdrowie serca, bardzo ważne. Wpływ na zdrowie komórek, właściwie ilość cukru we krwi, zdrowie ciało, zdrowy mózg, to jest to wszystko razem. Kolejnym produktem, który John Woodsworth zaoferował, bo mówię o trzech. Pierwsze jest nukuhiwa, to jest czyste noni, to jest kontynuacja całej tej ścieżki, którą John Woodsworth zrobił. Ale wprowadził drugą rzecz, która w pierwszej chwili była taka zaskakująca, ale okazuje się, że bardzo trafna i bardzo potrzebna. Są to jedno i wielonienasycone niezbędne kwasy tłuszczowe, omega-3, 5, 6, 7, 9 w jednym. Okay? Czyli korker, tak to się nazywa. Tu jest takich 90 kapsułeczek i tak ta kapsułeczka wygląda. Ta kapsułeczka wygląda. W tej kapsułeczce co się znajduje? W takiej kapsułeczce znajduje się olej z wątroby dorsza arktycznego, źródło omega-3. Jest tutaj olej z nasion granatu, czyli omega-5. Himalajski szakłak albo szakłak morski to jest pewna odmiana rokitnika, bo to nie jest rokitnik, ten klasyk, co znamy. To jest z kolei omega-7. Omega-369, olej z nasion żurawiny. Tej szóstki nie za dużo, bo my jej dostajemy w normalnej pożywieniu bardzo dużo. I owoc noni i langosta. To jest skład Korker, to jest ten główny skład tych jednowielonasycznych kwasów tłuszczowych. Po co nam one? No przede wszystkim, zresztą tak jak tutaj było na tym pierwszym slajdziku tutaj, optymalizacja zdrowia serca, przede wszystkim, bardzo mocny wpływ. I wpływ na te miliardy czy biliony komóreczek, które jesteśmy zbudowani na błonę komórkową, żeby była odpowiednio elastyczna, odpowiednio przepuszczalna, więc to jest tak bardzo, bardzo ważne. Co jeszcze? Wpływ na włosy, na skórę, wpływ na zdrowie mózgu naszego, wpływ na trawienie, wpływ na stawy. Wszystko tutaj jest istotne. I trzeci produkt, o którym chciałbym powiedzieć, to jest stacja retikulata quercetyn. To jest tak zwane SRQ. I SRQ w takim opakowaniu, tego SRQ jest 60 takich pastyleczek, czy nie pastylek właściwie, to też kapsułeczki, kapsułki, kapsułeczki. 60 takich kapsułeczek i każda taka kapsułeczka z czego się składa. Salacja retikulata to jest roślina ze Sri Lanki, z południowych wybrzeży Indii, stosowana od blisko 4000 w Ajurwedzie po to, żeby stabilizować poziom cukru we krwi, znaczy powodowała jakby kontrolę wagi, w bardzo, bardzo dużym stopniu kontrolę wagi, i Maharadża i tak dalej, stosowali salację retikulatę, dlatego że mogli dużo jeść i nie było przyrostów jakichś tych nieodpowiednich miejscach. Więc jest tu salacja retikulata, czyli z tego krzewu, z jego łodygi,
starty na proszę, troszeczkę tego jest tutaj. Jest kora cynamonowa, są nasiona kozielapi, kwercetyna, resveratrol, jest tutaj kwas alfa-liponowy, jest tutaj arginina, L-karnityna, L-glutamina, jest tutaj koenzym Q10 i owoc rzeszkiego melona. I oczywiście jak sobie gdzieś wrzucimy do wujka Google, jeśli nie wiemy, co jest, co, jakim ze składników, chociaż w większości pewno słyszymy często, to jesteśmy zaskoczeni, jak niezwykłe właściwości mają te składniki. Salacja reticulata, określamy ją też wyzwalaczem zmagazowanej energii. Pierwsza sprawa, taka bardzo ważna, to dba ona o to, żeby ten nadmiar cukru nie miał wpływu tak dużego na nasz organizm. A ten nadmiar cukru, co on powoduje? No, widzimy tutaj. Nie będę może tobie tego czytał po kolei, ale pewno się zgodzi, że no tak, tak po prostu jest. A cukier jest dziś wszędzie. Wszędzie, wszędzie, po prostu wszędzie. W chlebie jest cukier, w płatkach śniadaniowych jest cukier, w ketchupie jest cukier. Nie mówię już w ogóle o Coca-Colach, ciastkach jakichś czy innych rzeczach, pączkach, no bo to wiadomo, ale o rzeczach, które wcale nie są słodkie, nie? Bo często ludzie mówią, kurczę, ale tu nie ma cukru, to nie jest słodkie. Nie, żadno, spokojnie. I nadmiar cukru ma ten negatywny wpływ na to. Czyli mamy te cukry złe, proste, węglowodany proste i złożone. I salacja etykulata dba o tą właściwą równowagę między nimi, również wpływa mocno na tą przemianę. Więc jeszcze raz. Wpływ na energię bardzo mocno wpływa, doenergetyzowuje nas, dlatego że ma salacja retikulata również bardzo mocno wpływa na mitochondria, na te nasze elektrownie komórkowe, gdzie mamy w każdej komórce od kilkuset tam do kilku tysięcy nawet mitochondriów, prawda, zależy od rodzaju komórek. I ten wpływ jest bardzo, 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 bardzo mocny. Takie doenergetyzowanie mocne jeszcze. Wpływ na wagę, salacja ma wpływ na wagę, więc stabilizuje się nasza waga. Wpływ na poziom cukru we krwi, na zdrowie mózgu, wpływa na nasz młodszy wygląd, powoduje, że młodzie wyglądamy. Oczywiście te trzy produkty działają najlepiej razem. Kiedy stosujemy je razem, ten efekt jest najlepszy i o to dokładnie chodzi. I ja stosuję, jak powiedziałem tobie, od czerwca ten właśnie zestaw. Ten zestaw stosuję od czerwca, a wcześniej przez 14 lat piłem Noni. Okay? Piłem Noni, to klasyczne, to, które John Wadsworth wcześniej oferował w poprzedniej firmie. I oczywiście Noni miało ogromny wpływ na moje zdrowie, bardzo, bardzo, bardzo duży. Na wiele rzeczy, zaczynając od naciśnienia, jakie było te 14-15 lat temu i parę innych rzeczy, również moja druga połowa, przechodząc przez tą jedną z tych najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych dzisiaj, no nią ogromnie wsparło te 14-13 lat temu praktycznie, powodując, że dzisiaj naprawdę świetnie funkcjonuje i to jest już jakaś historia, która gdzieś przeszła. Natomiast ten zestaw, który dzisiaj John Wadsworth oferuje, czy Zenoa oferuje, czyli kuchiwa jako ta podstawa, do tego korker i salacja retikulata naprawdę znakomicie wpływają na nasze zdrowie. I zachęcam, po prostu zachęcam do skorzystania, do spróbowania. Ktoś, kto korzysta, może powiedzieć wielu efektów. Pozwól teraz, mój drogi, moja droga, że zanim powiem o stronie finansowej, zanim przejdę później do tych aktualności, o których dzisiaj jest troszeczkę tutaj, to puszczę takie krótkie nagranie, dobrze? Króciutkie nagranie, na sekundkę zniknę tutaj i za chwileczkę włączę takie minutkę 20, minutkę 30 jednego tutaj z naszych przyjaciół, osoby, z którymi tutaj współdziałamy, współpracujemy, bo mamy tych nagrań sporo porobionych. Także za sekundeczkę coś to nagranie, potem ja się włączę i powiem troszeczkę o tej stronie finansowej, która jest absolutnie fenomenalna tutaj. Świetnie dopasowana do tych produktów, w tym kontekście, że produkty to top i zobaczysz, jak cała strona marketingowa może być prosta i efektywna jednocześnie. Witam, nazywam się Jacek Lądówka, pochodzę z Opola. Zainteresowałem się produktami firmy Zenoa ze względu na sport i możliwość wykorzystania ich w sporcie, wspomagania zawodników, no i oczywiście ze względu na własne zdrowie. Nie prowadziłem żadnych badań naukowych na ten temat, ale zaobserwowałem, że zawodnicy moi mniej chorują i więcej łatwiej znoszą obciążenia treningowe, o to mi chodziło. Jeśli chodzi o mój przykład, w lecie zrobiliśmy ja zrobiłem ponad 400 km po górach i cały czas popijałem soczek kuchiwa, dzięki temu, że tak powiem, jestem w całości jeszcze. Trochę schudłem i dzięki pozostałym dwóm produktom jakby nie nastąpił efekt jojo.
Natomiast jeśli chodzi o moje zdrowie, no wywodzę się ze sportu, więc specjalnie nie byłem chory. Nie mam jakichś takich spektakularnych przykładów, ale zaobserwowałem, bo miałem tak zwaną suchą powiekę, że już mniej muszę zakraplać oczy. No i wszystkie moje dolegliwości żołądkowe jakby ustąpiły, a lubię zjeść. Dziękuję. Okej, super. To był Jacek Urantówka, jedna z osób, z którymi współdziałamy, człowiek, który korzysta z produktów już spory czas, no spory czas, no właściwie od czerwca mam niedostępne, więc także kilka słów miałeś okazję może dzisiaj usłyszeć właśnie od niego. I teraz, mój drogi, moja droga, pozwól, że powiem troszeczkę o planie wynagrodzeń. To jest plan wynagrodzeń generalnie dla Europy, nie tyle dla Polski, ale łącznie dla Europy. Jak on wygląda? Otóż Zenoa oferuje 7 sposobów zarabiania. 7 sposobów zarabiania. Pierwszy sposób to jest taki zysk ze sprzedaży detalicznej. Jeżeli takowy by był, oczywiście miałby sprzedaż detaliczną, to przy tym, że jesteśmy w fazie przedstartu, więc jakby to jeszcze nas nie dotyczy, ale gdyby te produkty kupić w Stanach, dzisiaj w Stanach, to za 2 kuchliwy zapłacimy $110 za 2 kuchliwy, a za korker jest odpowiednio po 50, czyli wyjdzie nam $210. Do tego dostawa, no to wyszłoby nam gdzieś jakieś 230. Ale ponieważ jesteśmy w fazie przetargu cały czas, w związku z tym Zenoa dla Polski stworzyła taki pakiet, czy dla Europy właściwie cały, mamy taki pakiet 4 produktów, 2 kuchliwy, korker i SRQ. Sorki za ten styczeń, no ale to jeszcze jesteśmy w fazie styczniowej, mimo że jest 1 luty z częścią. $165 łącznie z dostawą do domu kosztuje to dzisiaj. Dzisiaj w przeliczeniu dolar nie jest jakiś wielki, zresztą troszkę poszedł w dół, więc tam jakieś 3,35 mniej więcej w tej chwili, to daje jakieś 550 zł, 560, 50, 60 zł mniej więcej. Taka jest inwestycja zdrowotna tutaj, z czego 120 CV, czyli $120 jest przeznaczonych na część, która jest przeznaczona na wypłatę. Z tej kwoty jest wypłata. Teraz pierwsza rzecz to jest bonus startowy z tego pakietu startowego tak zwanego, to jest taki pakiet startowy. Zenoa wypłaca 25, 5, 5, 5 odpowiednio tutaj w procentach i część z tych $120 jest przeznaczona na to, czyli 70 CV jest przeznaczone na bonus startowy, część z tego jest przeznaczona. Kolejna forma wynagrodzenia to jest tak zwana premia strumieniowa i ona jest wypłacana od momentu, kiedy wpiszesz pierwszą osobę. Kiedy wpiszesz pierwszą osobę personalnie, masz wypłacaną premię strumieniową, ona jest, jak masz 2 osoby, ona jest większa odpowiednio, 3 odpowiednio większa, potem zaczyna być struktura już ważna, ale liczy się też ilość osób, które osobiście masz wpisane i są aktywne w danym miesiącu. Bardzo ciekawe pieniądze, bardzo fajne. Na tych naszych rynkach są to stałe takie kwoty, takie gwarantowane, coś w stylu pensji, zaraz zresztą o tym powiem. Po premii startowej, jeżeli ktoś dokonał drugiego zakupu w Twoim zespole, masz wypłacaną wtedy premię zespołu już, potem jest premia mentorska, potem jest premia globalna, ale to, co jest najważniejsze, to na czym chciałbym się skupić i to, co chciałbym Ci przekazać najbardziej i zachęcić Cię najmocniej do tego, to jest premia silnej fali. Dziś ta nasza frekwencja nie jest jakąś potężną frekwencją z jednego tego powodu. Część osób walczy jeszcze o zamknięcie zeszłego miesiąca dzisiaj o tej porze. Ja dzisiaj mam jeszcze taki dobry komunikat za chwileczkę, jeśli chodzi o to zamknięcie tego zeszłego miesiąca, ponieważ te promocje butelkowe tak zwane, czyli free butelki, czy może tak dokładniej butelki za koszt przywozu tylko, poza sponsorowaniem nowych osób, no mocno działają na chęci nasze gdzieś tam do tego, żeby te butelki posiadać. W związku z tym no jeszcze ten dzisiejszy dzień jest dniem, który za nas zgodziła się jakby dodać do stycznia dla tych wszystkich, którzy będą chcieli, żeby tam ich zamówienia weszły na styczeń. Także no mało tego, jutrzejszy dzień również. Dzisiaj rozmawiałem już niedawno tam z nimi i powiedzieli, dobrze, no jeszcze jutrzejszy dzień wam dodamy, ale to jest koniec promocji butelkowej. Jutro już jest ostatni, absolutnie ostatni dzień promocji butelkowej. Na razie tej promocji butelkowej nie będzie. Będą tam jakieś kolejne inne rzeczy, ale o nich więcej wam powiem w poniedziałek na webinarze, już tak szczegółowo, dokładnie. Dzisiaj w tych komunikatach jeszcze wrócę do tych promocji, bo mówię, jeszcze jest aktualne to, co było w styczniu, jeszcze przez dzisiaj i przez jutro. Premia silnej fali, absolutny fenomen, genialna rzecz. Wiesz, geniusz jest w prostocie zawsze, prawda? W prostocie.
Nie? To jest podstawa. Geniusz absolutnie jest w prostocie i uważam, że premia silnej fali po moich 30 latach, prawie 30 latach zaangażowania w marketing, w multilevel, wreszcie przyszło do mojego przedsięwzięcia coś, co jest absolutnie fenomenem. Jest moim zdaniem absolutnie genialnym pomysłem. Jest to pomysł wprowadzenia takich stałych wypłat, stałych pensji, stałego wynagrodzenia w postaci właśnie tak zwanej premii silnej fali. Jeżeli zamkniesz falę pierwszą, falę drugą, falę trzecią, będziesz otrzymywał odpowiednio stałe, gwarantowane wypłaty. I to jest bardzo ważne. Fala pierwsza, fala druga, fala trzecia. Fala pierwsza to jest tutaj, żebyś widział dobrze. To jest fala pierwsza, to jest fala druga, to jest fala trzecia, prawda? 3 osoby na fali pierwszej, 9 na drugiej, 27 na trzeciej. Co się takiego wydarzy, jeżeli ty, ok, wpiszesz 3 osoby na pierwszej fali i te osoby zrobią po zakupie takim, no tym zakupie w tej chwili, jaki jest, prawda, do kupienia, czyli po takim zestawie sobie kupią, Zenon zapłaci ci premię startową z tego tytułu, czyli tam potem 20% z ich zakupów, i Zenon zapłaci tobie premię strumieniową, bo masz 3 osoby, więc tam już ta strumieniówka będzie tam zgrabna, nie jakaś potężna jeszcze, ale już będzie fajna, i zapłaci tobie, ponieważ zrobiłeś minimum $300 obrotu, zapłaci tobie $15 tej premii strumieniowej. Zawsze ile razy takie 3 osoby w pierwszej linii zrobią zakupy swoje na te minimum 120 punktów, wówczas Zenoa płaci tobie $15. Jeżeli na twojej drugiej fali 9 osób, minimum 9 osób, zrobi obrót minimum $900, Zenoa zawsze zapłaci tobie 150 z tytułu premii silnej fali. Zawsze. Jeżeli na twojej trzeciej fali, czy trzecim poziomie, będzie minimum 27 osób i zrobią minimum $2700, Zenoa zawsze zapłaci tobie $500. Zawsze. Zawsze masz gwarantowane $500, jeżeli trzecią zamknąłeś trzecią falę. Oprócz tego, że masz startowy odpowiednio stamtąd, że masz team bonus stamtąd, że strumieniowy masz z tego, ale masz zawsze gwarantowaną premię silnej fali $500, kiedy trzecią falę zamykasz. I teraz co się dzieje dalej? No bo oczywiście są ludzie, którzy potrafią dużo więcej zrobić i chcą więcej zrobić. Jest fala pierwsza plus, fala druga plus, fala trzecia plus. I teraz przy fali pierwszej plus ta trójka bądź więcej musi zrobić minimum $500, wtedy ten bonus wynosi $30 zawsze. Jeżeli na drugiej fali robisz tych 9 bądź więcej, robi minimum $1500, wtedy masz $300 bonus co miesiąc. Jeżeli na trzeciej fali tych 27 bądź więcej, no dzisiaj trzeba nam więcej, dzisiaj robiąc po $120 obroty punktów, potrzeba nam 38 ludzi, ale minimum 27 musi być, robią te $4500 obrotu, twój dochód z tytułu premii silnej fali w każdym miesiącu wyniesie $1000 tylko z tytułu premii silnej fali. I uważam, że to jest absolutnie fenomen i żebyś mógł zobaczyć, mogła zobaczyć, jak to działa tak praktycznie. Ja mam tutaj pokazane to na takim marketingu w liczbach. On jeszcze jest styczniowy, no bo mówię, bo jeszcze mówię o styczniu. Oczywiście kto wystartuje, już chce być w lutym, to będzie w lutym, ale jeszcze gdzieś tam są zamówienia ludzi ze stycznia, którzy jeszcze do stycznia dopinają się. To bardzo podobne również i w lutym, absolutnie bardzo podobne w lutym, podobne było w grudniu i wcześniej. Zobacz, jakie tu parametry biorę pod uwagę. Tutaj jest poziom pierwszy, poziom drugi, poziom trzeci. To, co mówiliśmy, fala pierwsza, fala druga, fala trzecia. Tu zakładamy sobie ilość osób. Tu będzie ilość osób, prawda? Tutaj będziemy umieszczać bonus startowy, ile wynosi, z tytułu, że wpisałeś tych ludzi. Tutaj ile będzie wynosiła premia zespołu. I tych, z których masz zapłacony startowy, będziemy mówili tylko nowi. A ci, z których masz zapłaconą już premię zespołu, no bo oni już zrobili pierwszy zakup, ten startowy, teraz to już jest drugi, trzeci, piąty, dziesiąty zakup, będziemy nazywali tylko starzy. Tu jest ta premia silnej fali, stała co miesiąc, i tu jest premia strumieniowa, która też jest stała w zależności od ile osób masz personalnie, jaką masz strukturę. I teraz zobacz, co się dzieje. Wpisałeś 3 osoby w pierwszej fali, na pierwszym poziomie. Gdyby wszyscy byli nowi, masz $77, gdyby wszyscy byli starzy, masz 41. Premia silnej fali 15, premia strumieniowa 20. $35 masz za to gwarantowane. Średnio $60 przy 3 osobach personalnie wpisanych. Średnio, prawda? Gdyby nowi, nie mówię, jest 77, gdyby byli starzy, jest 41. Ale to jest taka stała wypłata zapłacona. Co się dzieje dalej? Teraz zobacz, jak z tej trójki zrobi się piątka. Zamiast 3 masz 5. Tutaj tylko nowi, tylko starzy. Premia silnej fali z 15 wskoczyła na 30, premia strumieniowa wynosi 20, czyli już jest $50 z tego tytułu tylko.
Czyli w momencie, gdybyś zrobił tą falę pierwszą plus, tak zwaną, czyli 5 osób personalnie wpisanych, gdyby wszyscy byli nowi, zarobiłeś 120, gdyby wszyscy byli tylko starzy, masz 60, przeciętnie jest to 9 dolarów. Okay? Tak to tu z tego liczenia wygląda. Teraz zaczyna się budowanie biznesu na serio. Tak na serio. No to już było fajnie, ale teraz na serio. Na fali pierwszej masz 3 osoby, na fali drugiej 9. Czyli masz 12 osób w zespole. 3 na pierwszej, 9 na drugiej. Co się dzieje? Bonus, który wynosił, który ci tutaj żona dawała 30 dolarów, premia strumieniowa, tutaj wskoczyła na 150, a premia strumieniowa, premia, przepraszam, premia silnej fali z 30 skoczyła na 150, a premia strumieniowa z 20 wskoczyła na 110. Czyli tylko z tytułu stałych wypłat premii silnej fali, premii strumieniowej, masz 260 dolców. Tylko z tego tytułu, że masz 3 na pierwszej, 9 na drugiej. I teraz, jeżeli wszyscy są tylko nowi, no to masz takie wynagrodzenie z nich, jeżeli wszyscy tylko starzy, to takie. Czyli jeżeli to wszystko podliczymy, to przy nowych zarobiłeś 365, gdyby wszyscy byli nowi, gdyby wszyscy byli starzy, 291. Oczywiście zawsze będzie mieszanka. Masz takich, co już robią drugi raz, trzeci raz i takich, co wpisałeś w tym miesiącu. Ale żeby było łatwiej wyliczyć, no to tak to pokazuje, żeby łatwiej było pokazać, może tak. Czyli na fali drugiej zarabiasz 330 dolarów w miesiącu. Pamiętaj, że to są te stałe wypłaty. Ale zobacz, co się stanie, jeżeli zrobisz falę drugą plus. Fala druga plus. To znaczy, że 5 na pierwszej, 13 na drugiej. Zobacz, co się stało. 150 dolarów premii silnej fali zamienia się na 300 dolarów. Stałe. Bo zrobiłeś drugą falę plus. Masz minimum 300 dolców. Premii strumieniowej masz 110 dolców. Może być też ich więcej, jeżeli na trzeciej fali ty już będziesz miał konstruktora. Ale nie chcę tym gmatwać, ale to jest tam, schodki są takie, ale to jest minimum. Czyli 410 dolców masz jako minimum, bo zrobiłeś drugą falę plus. Bo masz 5 osób na pierwszej, 13 na drugiej fali. I teraz gdyby wszyscy byli nowi, masz na fali drugiej plus 571 osób. Gdyby wszyscy byli starzy, masz 456. Średnio masz 510 dolarów na fali drugiej plus. Czyli masz 18 osób w zespole. I teraz to już jest jasne. Dlatego, że fala trzecia. Masz na pierwszej fali 6 osób, na drugiej 9, na trzeciej 27. Dobra? Zobacz, co się stało. Tutaj na fali drugiej plus płacili 300 silnej fali i strumieniowej 10. Na fali trzeciej, kiedy robisz trzecią falę, strumieniowa z 300 rośnie na 500. Przepraszam, silna fala rośnie z 300 na 500, strumieniowa rośnie ze 110 na 300. Czyli masz 800 dolców tak zwanego gwarantowane co miesiąc. To nie, że to przez pierwszy miesiąc, przez drugi, przez trzeci. Zawsze, w całej twojej karierze, premia silnej fali, premia strumieniowa, oczywiście będziesz to rozwijał dalej, będą większe, ale masz 800 dolców gwarantowane, jako taką stałą wypłatę. I teraz, gdyby wszyscy byli nowi, zarobiłeś 1041, gdyby wszyscy byli starzy, masz 913, czyli przy fali trzeciej masz 1000 dolców dochodu. 1000 osób dochodzi. I teraz zobacz, co się stanie, kiedy zacznie się fala trzecia plus. Trzecia plus wymaga, żeby było 6 na pierwszej, 13 na drugiej, 38 na trzeciej. Dzisiaj, według tych liczb, jakie mamy, jak będziemy mogli robić większe zamówienia niż tam 120 punktów, mogliśmy robić 150 punktów albo 200 punktów, to wtedy będzie 3, 9, 27 po prostu. Okay? Ale ponieważ dzisiaj możemy robić tylko, no bo pre-launch, bo przedstart, bo mamy to ograniczone w pewien sposób, więc takie są potrzebne liczby tutaj. Więc zwróć uwagę. Z 500 dolców przy fali trzeciej, na fali trzeciej plus dostajesz bonus 1000 dolców. Premii strumieniowej dostajesz 300, czyli masz 1300 dolarów stałe co miesiąc, kiedy robisz falę trzecią plus. Gdyby wszyscy byli nowi, masz 1608 dolców, gdyby wszyscy byli starzy, masz 1455. Średnio na fali trzeciej plus masz 1530 dolarów. Ale powiem ci, że jest więcej, bo jak tą trzecią falę plus budujesz, to już czwarty poziom się wybudował, trochę piąty. Trochę tego więcej jest. Ja na fali trzeciej plus na przykład zarobiłem 2236 dolarów. Na fali trzeciej plus. 2238, przepraszam, 23. Nie, 2200, tak, 2286. No, w każdym razie prawie 2300, no tam troszkę zabrakło do 2300. No ale pokazujemy tu 1150 i super. I oczywiście można więcej zarabiać, więcej osób zaczyna budować to przedsięwzięcie, ale zobacz na takie krótkie podsumowanie. Zwróć uwagę na to, bo to jest bardzo, 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 bardzo ważne. Miałeś 3 osoby w strukturze, dochód wyniósł 60 dolców. 3 personalnie. Masz 5 personalnych, dochód jest 90 dolców. Masz 12, 3 personalne, 9 na drugiej fali, masz 330 dolców. Masz 18, czyli 5 na pierwszej, 13 na drugiej, masz 510.
masz 42 osoby, czyli na pierwszej, na drugiej, na trzeciej masz 1000. Masz 57 osób na pierwszej, drugiej i trzeciej, masz 1530. Chciałbym, żebyś zwrócił uwagę na to. To jest inwestycja miesięczna w zdrowie, czyli te 165 dolców. Zwróć uwagę, jak niewielka liczba osób potrzebna jest, żeby był solidny dochód przy naprawdę niedużej miesięcznej inwestycji, bo to się przekłada, bo oczywiście są firmy, które sprzedają jakieś tam zestawy po 2000, 3000, 5000, super zestaw, kupę kasy zarobią. Nie, tu nie o to chodzi w ogóle. Tu chodzi o to, że ona stworzyła biznes, przedsięwzięcie, w którym jest super produkt i w którym jest super plan. Dla przeciętnego Kowalskiego. Dla przeciętnego Kowalskiego, który nie musi być gigantem marketingu, który nie musi poświęcać wszystkiego dla marketingu, który nie musi zmieniać tej ścieżki życiowej, zupełnie stawać się kimś innym, bo chce zarabiać z marketingu dobre pieniądze. No bo przyznasz, że 1000 dolców na boku, 1500 dolarów na boku, to są dobre pieniądze. To są naprawdę dobre pieniądze. Przy niedużej grupie jeszcze, przy niedużej grupie. I to jest absolutnie fenomen. Absolutnie fenomen tego przedsięwzięcia. Uważam, że to jest genialne. To jest genialnie zrobione, że te stałe dochody w postaci premii silnej fali zrobione i premii strumieniowej dzisiaj. To jest absolutnie fenomen. Także mój drogi, moja droga, to jest tyle, jeśli chodzi o pokazanie tobie planu, pokazaniu tobie, jak to wygląda dzisiaj. Natomiast pozwól, że przejdę teraz do paru takich moich komunikatów, informacji bardzo, bardzo ważnych. Pierwsza rzecz to jest jeszcze aktualność promocji. Aktualne promocje, jak mówię, no, dostałem informację przedwczoraj czy 3 dni temu, że jeszcze 1 lutego będzie możliwy, bo jest, no bo rzeczywiście zainteresowanie jest ogromne, obroty rosną cały czas i no, że ludzie chcą bardzo, żeby jeszcze 1 lutego można było jeszcze tą promocję styczniową mieć. Dzisiaj dzwoniłem do Zenoa i rozmawiałem, mówiłem, że jeszcze jest ileś osób, które chcą zamówienia zrobić, żeby jeszcze załapać się na te butelki, o których za chwilkę powiem i dostałem informację, ostatecznie macie jutro. Jutro jest koniec promocji butelkowej. Po prostu koniec. Na razie koniec promocji butelkowej i kiedyś tam oczywiście one znowu pewno się pojawią w jakichś tam opcjach innych, ale w tej chwili będzie koniec, czyli jeszcze jutrzejszy dzień jest do tego, że możesz jakąś falę dopiąć, możesz zrobić coś tam kolejnego. Super, a wiem, że mamy nowe fale trzecie plus, drugie plus w tym miesiącu, przeciekawe, mamy nowe fale drugie, mamy nowe fale pierwsze plus i naprawdę tego jest dużo. No i pierwsze to już, że nie wspomnę o pierwszych, naprawdę świetnie to idzie. Oczywiście powtórkę fal trzecich i tak dalej, także naprawdę świetnie idzie. Jak ta promocja wygląda, ta promocja styczniowa? O kurczę, tu jest czwórka, no nie, na tą czwórkę nie patrz, to jest promocja numer jeden. Jeżeli piszesz personalnie nową osobę, wystartowałeś w tym biznesie, kupiłeś na zamówienie na siebie, zrobiłeś i piszesz personalnie nową osobę, Zenoa przesyła tobie dwupak nuku HIV-y bezpłatnie. Co znaczy bezpłatnie? Nie płacisz za wartość nuku HIV-y, płacisz za koszt przesyłki, koszt przywozu. Okay? Jeżeli wystartowałeś w grudniu i w styczniu zrobiłeś zamówienie i wpisałeś nową osobę, to dostaniesz czteropak, czyli dostaniesz 4 butelki. Za pierwszą wpisaną osobę. Za drugą osobę 2 butelki. Jeżeli jesteś w tym przedsięwzięciu, wpisałeś nową osobę, dostajesz 2 butelki. Jak wpisałeś 2 osoby, dostajesz 4. Jak wpisałeś 3 osoby, dostajesz 6. Jak 4, to dostajesz 8 butelek. Naprawdę jest okazja pozyskać sporo tej nuku HIV-y, która przydaje się do tego, żeby można było łatwiej budować to przedsięwzięcie. Bo ja za grudzień mam 10 nuku HIV za grudzień. Okay, czyli 10 butelek, no 5 osób wpisałem w grudniu i powiem tobie, że ja nie wypiję tych butelek. No oczywiście dam może jedną, dwie tam jeszcze dodam do tych swoich, ale resztę przeznaczam na poczęstunki. Jak gdzieś z kimś rozmawiam, gdzieś tam idę, to mam butelkę przy sobie i rozmawiam trochę o biznesie. Mówię, daj, spróbuję, zobacz jak to działa. Zobacz jak to w ogóle smakuje, zobacz jaki to jest produkt, jakiego typu jest produkt. I to jest super narzędzie również do pracy. To jest okazja, taka promocja jest okazją do tego, żeby mieć fantastyczne narzędzie, bo wiesz, tak z ludźmi jest często, no możesz opowiadać, mówić, ale jak ktoś spróbuje, to często jest, no wiesz co, biorę, chciałbym, jak mogę to mieć, jak? No to mam też w domu zawsze 3 zestawy, z reguły 3 gotowe zestawy, które sobie zamówiłem wcześniej i one tylko wymieniam. Ktoś startuje, to wpisuje go, płaci swoją kartą, zamówienie robimy z dostawą do mnie, na jego numer, a on dostaje ode mnie zestaw gotowy. Korker, SRQ i 2 nuku HIV-y. No po to, żeby, bo chcę produkt już teraz, zaraz, nie? Więc to jest to. Ale o tych rzeczach będziemy rozmawiać z liderami na wtorkowym spotkaniu teraz, kolejnym, takie spotkanie na Zoomie nasze i o wielu innych rzeczach. Naprawdę mam wiele ciekawych rzeczy dla was, już taki postęp robimy z tą całą bazą przygotowań, o których wspominałem. Dobrze, słuchajcie, to jest kwestia promocji.
Nie mam jeszcze informacji, jak wygląda 25555. W styczniu tak wyglądało. Zamiast 25555 było 20105555. Kurczę, nie dopytaliśmy się, jak to jest w lutym, ale też pewno gdzieś 5% jest tu wpakowane, albo na drugim, albo na trzecim poziomie. W poniedziałek wam o tym powiem. To jest kwestia promocji, moi drodzy. To jest kwestia promocji. To jest pierwsza rzecz. Czyli mamy informacje o promocji. I promocję mamy jeszcze do jutra, do wieczora. Do naszego wieczora, no tam do tej, nie wiem, 12 godziny naszej, 11, ale też nie warto tak mocno czekać. Ta promocja jest też opublikowana w sieci. Jeżeli chciałbyś o niej poczytać, zobaczyć, znaczy poczytać, tam nie ma strasznie dużo do czytania, ale no jakbyś chciał po prostu ją widzieć, a jesteś, nie wiem, pierwszy raz dzisiaj, czy nie wiesz, gdzie to jest, to na stronie zenoa.pl, jak się na stronę zenoa.pl wejdzie, to otwiera się ta informacja o tej promocji. Okay. Pisze ona styczniowo, to jest styczniowa, prawda? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą chcę ci powiedzieć, to jest wydarzenie, które jest przed nami, wydarzenie w Dobieszkowie 10-11 lutego, czyli już za tydzień, sobota, niedziela, na stronie www.zenoa.eu, tym razem zenoa.eu, znajdziesz info o tym wydarzeniu. Są to drugie warsztaty zespołu Zenoa 3927, wydarzenie dwudniowe. Zaczyna się w sobotę o 13, w niedzielę około 14 skończymy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie koło Łodzi. Okay? 10-11 luty, Dobieszków. I teraz impreza jest, oczywiście trzeba się zarejestrować na tę imprezę. Wyżywienie w sobotę, czyli obiad-kolacja taka, plus nocleg, plus śniadanie, plus obiad, plus w sobotę, ta super sobota z serwisem kawowym kosztuje 100 zł od osoby. 100 zł od osoby. Okay? To nie jest szok. Jak ktoś może tylko na sobotę przyjechać, tylko na super sobotę i tylko serwis kawowy, no bo tam to będzie, no to płaci 30 zł, wynajem sali tyle kosztuje i no, udział jego w wynajmie sali plus serwis kawowy. A cała dwudniowa impreza super. Ja bym nie chciał się rejestrować, to klikasz sobie, przejść do rejestracji miejsc i otworzy ci się po prostu info, gdzie możesz wybrać opcję za 100 albo za 30 zł. Jak klikniesz sobie tą rejestrację, to masz info, gdzie możesz się dowiedzieć szczegółów, gdzie możesz no, podać informacje o tym, że jedziesz, jaki chciałbyś układ pokoju, znaczy układ pokoju. Pokoje są dwu- i czteroosobowe, czyli powiedzmy w dwójkę, może w czwórkę gdzieś tam się osoby zbiorą razem. Informacje do Mieci Gdańskiej, Mietka 55, małpa o2.pl albo telefon 785-935-105. W przyszłą sobotę zaczynamy tam dwudniowe nasze warsztaty. Świetne spotkanie, wiele rzeczy, bardzo ważnych rzeczy dowiesz się na tej imprezie, bo jest to podstawa. Być razem, spędzić razem czas i dzielić się swoimi doświadczeniami wspólnymi i skorzystania z Doni i z tej całej wiedzy związanej z planem, efektów, działań. No po prostu taka wspólna integracja, wspólne spędzenie czasu, nie gadająca głowa na środku tylko i opowiadanie, jaki to jestem dobry, jak to super zrobiłem. Nie, nie, nie. Z takim marketingiem skończyliśmy, ponieważ taką właściwie decyzję podjęliśmy już dawno, zaczynając to przedsięwzięcie, że nie chcemy go budować w klasyczny sposób. Ten klasyczny sposób typu ostre szkolenia i nasze słabe cechy wzmacniamy, czyli uczymy się standardowo gdzieś tam jakichś takich rzeczy, doskonalimy swoje słabe cechy, żeby były silne, jak zamienimy słabe na silne, to będziemy mistrzami świata. Nie, nie, tak nie chcemy budować, bo to nie chcemy prania mózgu po prostu, nie chcemy stosować żadnego prania mózgu, nie chcemy budować przedsięwzięć jadących na emocjach, bo na emocjach dzisiaj gro marketingu jedzie, niestety od lat jedzie na emocjach, czysto na emocjach. Ludzie się nauczyli, że jadą na szkolenie i tylko motywacja zewnętrzna jest ich w stanie ruszyć, bo wewnętrznie nie mają żadnej gdzieś tam, albo jakąś taką śladową, że nawet im się z domu nie chce wyjść, nie? A tymczasem cała sztuka polega nie na motywacji zewnętrznej, ale na tej wewnętrznej, właściwie odnalezionej w sobie. Czyli chcemy skupić się na tym, żebyś mógł wydobyć z siebie twoje mocne strony, to co już masz, to co w to jesteś wyposażony już i żebyś mógł w pełnym komforcie własnym budować to przedsięwzięcie. Bez jakiejś zmiany ciebie, bez zrobienia z ciebie jakiegoś tam, nie wiem,
robokopa marketingu, prawda, i tak dalej, no bo tego nie chcemy, po prostu tego nie chcemy. Tego nic nie chce. Mamy inne czasy, inaczej to wszystko funkcjonuje. Biznes wchodzi też w specyficzną taką sferę w tej chwili. I to się widzi, to się czuje i jest super, i o to chodzi. To jest ta sprawa. Kolejna sprawa bardzo ważna, to już ostatni raz pokażę grudniowe, no bo już będą niebawem styczniowe. Szybciutko jeszcze te fale, które mieliśmy w grudniu, bo część z Was dzisiaj jest przemocowych, to są pierwszy raz, więc na pierwszej fali mieliśmy w grudniu, jak widzicie, wielu tutaj osób, nie będę może czytał nazwisk, tak sobie tylko rzućcie okiem, prawda, jest troszeczkę osób, na fali drugiej, pierwszej plus kolejne osoby były za grudzień, tu jest fala druga, od góry patrząc, fala druga plus, fala trzecia i fala trzecia plus. I moje wielkie gratulacje oczywiście dla wszystkich za te osiągnięcia wspaniałe grudniowe. W miesiącu teraz styczniu mamy nowe fale, nowe poziomy. Ludzie z fali pierwszej plus, niektórzy skoczyli na drugą plus. Niektórzy z drugiej na drugą plus. Niektórzy z poziomu zero na falę pierwszą. Niektórzy z poziomu zero na falę pierwszą plus. Niektórzy z poziomu fala pierwsza na falę pierwszą plus. No, no rewelacja, świetnie i będziemy o tym mówić. Kolejna rzecz bardzo ważna, moi drodzy, bardzo ważna, to to, co związane jest z osobistym zamówieniem co miesięcznym. Myśmy z Markiem bardzo parli, Markiem Pomerancem, czyli mentorem, tutaj takim naszym gościem, z którym współdziałamy, na Zenoe, żeby nie wprowadzać tak zwany case authorship w naszych krajach tutaj, i w Rosji, i w Polsce, i w ogóle na tych naszych rynkach, żeby nie wprowadzać takiego przymusowego zamawiania comiesięcznego, ponieważ to nie zdawało egzaminu. W poprzedniej firmie, w której byliśmy, ludzie woleli taką opcję PPP, Previous Purchase Plan, czyli kiedy zamówią, wtedy im pasuje, na kasie mało kto był. A kasa to jest takie automatyczne zamówienie, że jakbyś nie zamówił, no to wtedy z twojej karty kasa schodzi i firma ci wysyła produkt, który tam masz określony. Bardzo chcieliśmy, żeby tego nie było u nas, żeby nie było tak zwanego loyalty order, który tak się nazywa w Zenoa, no bo na wielu rynkach jest. No i oni przystali na to. No i oczywiście przystali na to, nie ma loyalty order tutaj. Natomiast wprowadzili dla nas kilka takich rzeczy, które mobilizują do tego, że warto mieć miesięczne zamówienie, warto mieć miesięczną aktywność. Dlatego, że Zenoa w tych wszystkich kwalifikacjach, a zacznie się w poniedziałek, wam powiem, ponieważ nie chcę dzisiaj merdać, mieszać, w poniedziałek wam powiem parę rzeczy dotyczących nowych rzeczy, nowych jakichś tam promocji, już nie butelkowych żadnych, więc powiem wam o tym w poniedziałek już tak szczegółowo, ale że ona wprowadza takie opcje, że ludzie wchodzący, kwalifikujący się na różne rzeczy, czy uczestniczący w różnych kwalifikacjach, będą bardzo często wśród tych ludzi będą losowane takie ekstra nagrody. Na przykład w grudniu jest w Meksyku, w Cancun, w pięknym miejscu, taki wielki summit liderów, spotkanie liderów wielkie Zenoa. No i jest pula miejsc przeznaczona na to, że zostanie to wylosowane wśród ludzi, którzy co miesiąc robią zamówienie, licząc od stycznia. To, co robiłeś w grudniu czy w październiku, jak miałeś jakieś luki, nie robiłeś, nie wchodzi w grę w tym momencie, jest ok. Licząc od stycznia, prowadzi, że od tego roku jakoś tak bardziej doceniać się będzie, jeszcze bardziej doceniać się będzie tych, którzy robią co miesiąc regularne zamówienie. Czyli to jest taką zachętą, żeby uczestniczyć w takim, czy właśnie losowaniu, czy tam jakieś gadżety, jakieś tam iPady na to przeznaczają, jakieś tam telewizory kolorowe, jakieś tam te kina, czy inne historie. Wiem, że to wszystko jest w planie i to wszystko przygotowują, żeby nas zachęcić do regularnego zamawiania. A regularne zamówienie to jest dobry nawyk po prostu. To jest po prostu dobry nawyk. Co miesiąc zamówisz. Jak Mark Pomeranz mówi, chcesz wybudować to przedsięwzięcie, pierwsze co robisz, to zamawiasz na początku miesiąca swoje zamówienie w kółku. Nie zastanawiasz się, nie? Bo to jest podstawa. Więc to jest to. Kolejna rzecz, przygotowywany jest program lojalnościowy również i on powinien już lada moment się pojawić, który będzie jakby doceniał ludzi, którzy w pierwszych fazach miesiąca zamówią. To znaczy, nie chcę wam szczegółowo tego tłumaczyć, ale ten program będzie też niebawem wprowadzony i będzie się opłacało, bo jeżeli powiedzmy będzie zamawiał w pierwszej fazie, w pierwszej dekadzie miesiąca, to szybciej uzbierasz punkty lojalnościowe na ekstra butelkę, czy na dwie butelki, czy na pięć butelek, niż kiedy będzie zamawiał w środkowej fazie, czy w ostatniej fazie miesiąca, gdzie wtedy mniej punktów tych lojalnościowych dostaniesz, bo ten czas będzie się liczył. Więc to wszystko są rzeczy, które powiem wam, są świetne. Uważam, że firma jest bardzo elastyczna w tym, bardzo ma mądre podejście, nic nie robi na siłę, na wydrę, bardzo dużo negocjujemy z nimi takich pozytywnych rzeczy,
negocjujemy ze skutkiem. I to jest najważniejsze. Jest to firma, z którą naprawdę można patrzeć w przyszłość. Można naprawdę patrzeć w przyszłość. Nie jakieś bufony, które tam coś chcą zbudować kosztem ludzi na czyichś plecach i się odwrócić i tam olać, przepraszam za słowo. Ale John Wadsworth na czele grupy bardzo mądrych, bardzo ludzi z taką wielką empatią, okay? Właściwą. I to mi się podoba. To mi się bardzo podoba. Poprzednia firma, w której część z Was była razem z nami, przez długi czas była świetną firmą, ale kiedy odszedł John Wadsworth, jakoś gdzieś odeszło serce z tej firmy. Po prostu odeszło, no po prostu odeszło. No. Odszedł człowiek, który wszystko stworzył, zrobił, na nim to wszystko bazowało. No ale potem przyszedł ten moment, że jak stwierdził, no nie mógł już być tam. Po prostu nie mieścił się w tych ramach już czysto noni, samo noni albo jakieś tam, nie wiem, kosmetyki, inne historie. Jakby on tych rzeczy nie widzi tutaj. On widzi tematy zdrowotne, to w czym jest dobry, na czym się skupia. Widzi te wszystkie nowe rzeczy, które się pojawiają, nowe technologie. To jest coś, co jest potrzebne, co można światu dać, czy można noni wzbogacić. No i to jest to, i to jest to. Moi drodzy, niech zobaczymy, czy tutaj co jeszcze. Czyli zamówienia osobiste Wam powiedziałem, promocja przedłużona Wam powiedziałem, wysyłka się odbywa tych butelek w postaci jednopak, to są dwie butelki, dwupak to są cztery butelki. Te grudniowe promocje są wysyłane, więc myślę, że każdy z Was już tam te linki dostał odpowiednio, odesłał, dał infokartowe. Pamiętajcie, że 8 lutego, czyli, no, czyli kurczę, za tydzień, dobrze mówię? Za tydzień w czwartek, dokładnie za tydzień, będzie webinar z doktorem Afapalu z NOA. I doktor Afapalu zrobi drugą część webinaru na temat nuku HIV-a. W pierwszej części, tej świetnej, 45 minut czy 50 minut, mamy informacje o nektarze noni poddanym fermentacji. On tam głównie się skupił na tym, czym jest nektar noni poddany fermentacji i jaka jest jego różnica w stosunku do noni pire, no do klasycznego noni. Natomiast tu na tym webinarze prosiliśmy go, żeby przedstawił informacje o wszystkich składnikach pozostałych, które zawiera nuku HIV-a, czyli o jagodzie Asai, jagodę maki i tak dalej. Dlaczego one zostały tu zastosowane, jaką one rolę spełniają, dlaczego akurat tak dobrano ten skład, dlaczego tak zostało to dopasowane. I to będzie ten temat. Dużo pewno badań naukowych pokazanych, no tak jak w tej poprzedniej prezentacji, tam była masa badań naukowych pokazujących, jak niezwykły jest nektar noni poddany fermentacji. Gdzie tu jest ta siła noni rzeczywista? Także to jest to, co jeszcze 10-11 lutego, zaraz będziemy mieć ten Dobieszków, to spotkanie warsztatu w Dobieszkowie, a webinar z doktorem Afapalu 8 lutego. Dostaniecie w mailingu poniedziałkowym prawdopodobnie, nie w dzisiejszym, ale poniedziałkowym, bo w poniedziałek o 20 znowu tutaj ten webinar w tym samym miejscu. Zapraszam serdecznie o 20. Natomiast dostaniecie w mailingu poniedziałkowym adres do zalogowania się na webinar czwartkowy przyszły z doktorem Afapalu, ponieważ ten webinar z doktorem Afapalu będzie na Zoomie, na innej platformie, nie naszej 3927 tutaj, tylko na platformie Zenoa ze Stanów będzie webinar z doktorem Afapalu. I to jest chyba wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, bo nam jeszcze zostały 2-3 minutki, jeżeli macie pytania, jest czat. Słucham z wielką chęcią. Może ktoś coś chciałby tutaj, nie wiem, ma jakąś wątpliwość, coś się dowiedzieć, coś jakoś gdzieś tam, to można napisać. Tak poczekam jeszcze wzorem mojego sponsora Marka 15 sekund na pytania. Zresztą pozdrowienia od Marka macie mocne. Dzisiaj z Markiem dosyć sporo rozmawiałem właśnie o zamykaniu miesiąca, o nowym miesiącu. Robiliśmy strategię mojego działania. No, Mark Pomeranz jest fantastycznym mentorem, fantastycznym sponsorem. Pod wieloma względami, ale przede wszystkim pod tym, że jest człowiekiem pracowitym, ale normalnym, że jest człowiekiem, który wszystko widzi bardzo prosto, bardzo prosto, bardzo fundamentalnie prosto. Żadnych komplikacji, żadnego zamieszania. Proste rzeczy. Zachęcam Was do uczestnictwa też w Marka webinarach. W środę one są, ktoś z Was by chciał, to prześlę link, wpiszecie się na listę mailingową. One są po rosyjsku oczywiście, bo Mark jest Rosjaninem, ale no cóż, zrozumiemy gro tego, co mówi. Ma świetne, niedługie webinary, 15, 20, 25-minutowe, często informacyjne, często różne rzeczy porusza. W każdą środę o 17 naszego czasu. Także jak będziecie chcieli, to kto z Was by chciał, to może w odpowiedzi na ten mailing, który dostanie, zwrotnie mi przesłać info, że chciałby się zapisać na tą markową listę uczestnictwa w tych webinarach Marka, które zawsze o 17 w środę pokazuje. Co jeszcze? Ja w środę również o 21 prowadzę webinar anglojęzyczny. Jakbyście mieli ludzi anglojęzycznych,
to jest to super okazja do tego, że mogą zobaczyć całą tą możliwość, tą szansę po angielsku. A pamiętajcie, że Polska jest pierwszym rynkiem z rynków europejskich wszystkich. Od nas się wszystko zaczyna. I naprawdę ważne jest, w którym momencie firmy ruszającej się zaczyna swój biznes. Naprawdę ważne. Często się to pomniejsza, jak firma już jest 5, 10 lat na rynku, 15, to ludzie mówią, nieważne kiedy wystartujesz, ważne, żebyś był dobry, wybudujesz. Tak, no niektórzy wybudują, ale w momencie, kiedy firma rusza, zaczyna się to wszystko i się przyłożysz do tego i naprawdę jesteś zaangażowany w to, masz potężną szansę wybudowania w przyszłości wielkiego biznesu, o jakim możesz nawet dzisiaj nie marzyć, że będzie, ponieważ się to wszystko zaczyna, ponieważ ten biznes stąd dopiero wychodzi na rynki europejskie, na kolejne rynki światowe, także to jest to. Mój drogi, moja droga, tyle z mojej strony na dziś. Dziomo, widzę, że parę osób doszło jeszcze dzisiaj, w tym gorący czwartek. Dzięki serdeczne za wspólnie spędzony czas. Pozdrowienia serdeczne, miłego wieczoru Wam dzisiaj jeszcze życzę. Zapraszam Was w poniedziałek na godzinę 20. Wszystkich, którzy zrobili falę, pamiętajcie o wtorku. We wtorek o 21 będziemy mieli ten nasz Zoom taki ekstra specjalny. Pamiętajcie o Afapalu czwartkowym, bo nie będzie już tego webinaru mojego, będzie webinar z Afapalu. Pamiętajcie o sobocie, niedzieli, Dobieszkowie. No i pamiętajcie, że jeszcze promocję mamy do jutra. Do jutra mamy promocję, popatrzcie na fale, można podopinać jeszcze niektóre fale. To wszystko to jest kasa i dobra kasa. Dużo pieniędzy za nas płaci, bardzo dużo pieniędzy w tej pierwszej fazie biznesu, kiedy one są najbardziej potrzebne, że można było jakoś tam równowagę złapać i móc iść dalej do przodu. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, Waldek Uberna, Słubice. Hej, hej.